Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj trochę tak nietypowo. Chciałbym Wam zaprezentować mój radioodbiornik najprostszej konstrukcji na trzech lampach. On jest jeszcze w... Projekt jest jeszcze rozwojowy i brakuje mu naprawdę dużo do finału, ale no już są jakieś pierwsze efekty i chciałbym Wam dzisiaj je zaprezentować. Dzisiaj trochę z innym tonem, z innym nastrojem, no bo dobiegła mnie informacja dosyć no, smutna, że nie żyje ikona polskiego majsterkowania. Mianowicie Adam Słodowy w dniu wczorajszym zmarł. No co mnie osobiście no, smuci bardzo, dlatego że no, w zasadzie znałem bardzo dobrze wszystkie jego książki, albo chociaż większość tych książek, od co najmniej technikum, w zasadzie już podstawówki, bo w podstawówce też czytałem, podstawówka, gimnazjum, przeglądałem chociaż te książki. No i mamy taką informację i no, miał ten film zupełnie inaczej wyglądać. Inaczej miałem w nim opowiadać, miał być, pojawić się dopiero za kilka dni. No ale słuchajcie, no niestety po prostu no, muszę przekazać takie wieści. A myślę, że też gromadząc wokół siebie grupę majsterkowiczów, elektroników, lampowców czy innych umysłów ścisłych, przynajmniej w grupie osób starszych, które na pewno wychowały się na książkach pana Słodowego, no ta wieść najbardziej zasmuci. Jeśli są jacyś widzowie na moim kanale, którzy jakimś cudem nie wiedzą, kim był Adam Słodowy, to niech żałują. No, mogę powiedzieć, że tylko mogą żałować, że nie zapoznali się do tej pory z jego twórczością. Szkoda. No ale mogą jeszcze nadrobić to. Oczywiście no, książki zostają, to jest to exegio monumentum po prostu. Co po wszystkich zostaje jakaś praca twórcza. Dobra, zaczynamy. Normalna lampa jest tej wielkości. No to jest taka przeciętna wielkość. Niektóre pentody mocy były ciut większe. Tutaj akurat mamy pentodę z triodą. Czy samą pentodę? Mniejsza. I tutaj mamy taką małą lampę. Tu mamy tyratron gazowy. Trochę większy. Zobaczcie, cyk. Ale to jest dalej nic. Ostatnio poszukiwałem ciekawych książek dotyczących lamp i byłem w antykwariacie. Książkę kupić w antykwariacie to nie jest nic dziwnego, że znajdziemy tam książkę. Ciekawe rzeczy się zaczynają, gdy znajdziemy coś innego oprócz książki. Chwileczkę. Patrzcie na to. To jest śliczna lampa, trioda nadawcza. Ała, to bolało. W sensie moje serduszko bolało. Zobaczcie, to jest trioda nadawcza, unitra lamina. W porównaniu do tej lampy, no to jest... Ta lampa jest niesprawna niestety. Katoda, która była bezpośrednio narażona, całkowicie została uszkodzona. To jest Unitra Lamina T02 z roku 1980, więc całkiem wiekowa lampa. No i to jest zwykła trioda, zwykła. No,
napięcie anodowe tam było chyba 2-3 kV, więc no nie taka zwykła. Ale trioda nadawcza, gdzie możemy całkiem fajne rzeczy zrobić. Jak pokazywałem tą lampę na Discordzie, na mojej grupie dyskusyjnej, to pojawiło się mnóstwo głosów jednej osoby, abym zrobił z tego prostownik. No można, ale trioda to taki średni biznes, żeby zrobić prostownik. Ta jest niestety dodatkowo uszkodzona, ale... Czekajcie... Ale... Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ta-dam! Mam dwie lampy. Ta jest troszeczkę gorzej opisana. W sensie ma brzydszy napis, taki po prostu lamina T02. 1269. Starsza troszeczkę, ale za to wytrzymała. Ona dalej działa. Do tej pory dawała mi napięcie żarzenia z pojedynczego ogniwa litowo-polimerowego, litowo-jonowego. No i ładnie się świeciła. Obwód żarzenia jest ok. Nie sprawdzałem na niej nic poza tym. Oczywiście getter, który pochłaniał resztki gazów, jest dalej kolor czarnego, więc skoro nie naciągnęła tylko helu do środka, to powinna być sprawna. Tak jak wspomniałem, lampę tą znalazłem w antykwariacie na wystawie. Niespotykane. Dlaczego dopiero mówię wam teraz, a nie chciałem mówić wam wcześniej? Sprzedawca z tego antykwariatu prosił mnie, żebym przyszedł w późniejszym terminie po drugą lampę, tą lepiej opisaną, tą młodszą troszeczkę, bo nie chciał rozbierać wystawy. No było dużo książek, wiadomo, a podejrzewam, że gdybym podał to już natychmiast, to chcąc nie chcąc na pewno pojawiłoby się kilku takich, na pewno by się tacy pojawili, którzy by mieli taki zapał do tej lampy, że mogłoby dojść do jakichś nieciekawych rzeczy typu, no nie wiem, wandalizm. Więc żeby nie doszło do wandalizmu, no to po prostu mówię wam dopiero teraz. W antykwariacie na co dzień nie spotyka się lamp i raczej już tam lamp nie znajdziecie. No trzeba po prostu szukać po różnych aukcjach, śmietnikach, tak jak ja to robię. No i dzięki temu znajdziecie naprawdę ciekawe lampy. Albo iść do nauczyciela w technikum, albo w szkole zawodowej. Tam powinni mieć jeszcze jakieś stare sprzęty z lampami. No i wtedy możemy po prostu, nie wiem, wymienić się na jakieś inne elementy elektroniczne. Dzięki temu będziemy mieć lampy. Ja akurat tych lamp nie mam za dużo, no tak jak mówiłem, z 5, 10 może. Większość tych moich lamp poszła teraz do budowy tego radio. Posłuchajmy czegoś. W ogóle najlepszy odbiór, jaki mam, to jest radio Romania Actualité. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Okazuje się, że to jest Rumunia. Dobrze mówię, Rumunia. Odbieram z Rumunii radio, to jest piękne. I zawsze jak budowałem jakieś odbiorniki radiowe, na tranzystorach, to właśnie albo był pierwszy program Polskiego Radia łapany, albo właśnie ta stacja. Dzisiaj już umiem troszeczkę lepiej szukać po internecie i udało mi się znaleźć konkretnie ich stronę. Już wiem, z jakiego kraju, na jakich częstotliwościach nadają. Więc całkiem spoko opcja. No i oczywiście, mając końcówkę na UBL 21, możemy posłuchać tego radio z mocą. To będzie 4,5 W, a w klasie AB, chyba przeciwsobnie, to będzie 11 W. Słuchajcie, 11 W to można tym radio naprawdę mocno tłuc. 12 W to jest coś. No i co, no co, wiem, że teraz są te wzmacniacze klasy D, AB na kostkach gotowych, no ale to nie ma tej w sumie magii troszeczkę.
jak ma się dobrą kolumnę, to z tych 12 W da się tak mocno pocisnąć, ile wlezie. Zresztą ja każdy mój wzmacniacz, który budowałem, no to tak, tamten tranzystorowy to był około 12 W i nie miałem jak go słuchać na pełnych obrotach w pokoju, bo zaraz komuś przeszkadzał. Niedawno zbudowałem ten mój 100-watowy i już w ogóle nie mam gdzie go słuchać. Głośnik przesuwał się mi po pokoju. Dobra, testujemy mój wzmacniaczek. Około 50-100 watów, nie pamiętam już tam ile było. No, jest moc. A tu jest moja kolumna zrobiona z wiaderka. Uwaga. To jest tak dużo, że no nie wiem, jak ktoś nie robi po prostu sobie w domu dyskoteki albo nie wiem, imprezy dla całego miasta, to 100 watów no troszeczkę za dużo. No, czy chcemy słuchać, nie wiem, z sąsiedniego po prostu domu, też tak można. No i słyszymy oczywiście, przed chwilą słyszeliśmy, że jak przekroczę pewną moc, to ten wzmacniacz zaczyna się trochę dziwnie zachowywać. To dlatego jest spowodowane tym, że mamy tam transformator, nie taki jak powinien być. To jest malutki transformatorek, chyba z 230 na 9 albo 12 V. I on się do tego zupełnie nie nadaje. Nie ma tam szczeliny, dlatego on się magnesuje i tak się to zachowuje. Ale na małych mocach da się jak najbardziej tego posłuchać. Więc tak czy inaczej, no to jest spoko opcja. Dopóki nie ma transformatora, no to jest no tak, a nie inaczej. Wykonywałem pomiary już, ile mój wzmacniacz, w zasadzie radio, ciągnie. Nie jest to dużo, nie jest to mało. Jedyny minus, no to gabaryty i oczywiście masa. Ja w tym wszystkim musiałem to rozwiązać tak, a nie inaczej, dlatego że nie chciałem, żebym miał brum. Jak słyszycie, nie ma teraz w ogóle brumu. Chodźcie pooglądać sobie teraz ten wzmacniacz od środka. Tutaj mamy listwy. Zobaczcie. Śruby poprowadziłem tak specjalnie, aby nachodziły na siebie i dzięki temu trzymają przy okazji przewód. Jest to dosyć praktyczne i ciekawe rozwiązanie. W listwach zostawiłem małą przerwę po to, aby można śmieci po prostu na przykład z lutowania, o takie jak tu, zdmuchiwać, żeby to nie było korytko. Teraz czekam tylko na Wasze propozycje, jak nazwać to radio. Na razie wygrywa nazwa drewna, drzewa konkretnie. Mnie osobiście najbardziej się chyba podoba sosna i świerk. No ale to muszą być Wasze propozycje.
Tak, bo w sumie no, zawsze dajecie jakieś ciekawe propozycje i te nazwy później są naprawdę mocno chwytliwe. No i oczywiście numer porządkowy 1, więc to byłby na przykład Sosna 1, Świerk 1, albo też na przykład jakieś sławne postaci, jakieś po prostu... no nie wiem... No trudno mi to powiedzieć, coś wymyślicie. Ja chętnie posłucham, chętnie obejrzę. Jeszcze jedna sprawa. Doszedłem do wniosku, że skoro w ten wzmacniacz włożyłem dosyć drogi transformator, bo to jest aż 126 zł za ten transformator 2x200V, plus 6,3 plus 9V, no to trochę tam kosztował. On jest chyba 40W. Dodatkowo tam włożyłem jeszcze jeden transformator służący do żarzenia. W sumie daje 55V żarzenia na UBL. No i postanowiłem, że skoro już mam taki zestaw, to wyprowadzę niektóre rzeczy, tak jak na przykład zasilanie plus 200V albo około 200V tego anodowego, żarzenie wyprowadzę i wyprowadzę też możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych, na przykład telefonu, gramofonu, radia zewnętrznego, czegokolwiek innego, tak zwany AUX. Prawdopodobnie będę to realizował za pomocą takiego ciekawego przełącznika, radzieckiego selektora z oscyloskopu. Tak wygląda ten przełącznik. Daje taki fajny, ciekawy klimat. Boję się, że jak go będę przełączał, on chodzi dosyć ciężko, to za każdym takim pstryknięciem będą mi lampy mikrofonowały. Co to oznacza, że będzie słychać takie brzęczenie, po prostu takie ding, 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 ding. No i to jest problem. Chociaż zrobię pewnie całą podstawkę z elementami na resorach gumowych na przykład i wtedy nie powinno być tego problemu. Dobra, na dzisiaj byłoby to wszystko. No i co, no i za jakiś czas postaram się Wam w całości pokazać ten film, zmontować i on będzie naprawdę bardzo, bardzo duży i zainteresuje wszystkich, bo będzie i chemia, i będzie elektronika, i będą lampy, i wysokie napięcia, będzie praktycznie wszystko i to będzie chyba najlepszy film, jaki stworzyłem do tej pory. Z chemii na przykład będę pokazywał, jak oksyduje śrubki. Oksydowanie, czyli po prostu czernie. Będę czernił te śrubki prawdopodobnie.